Jesteśmy pod kopcem, Farusiu. Mordko, nie widać cię tam nawet. Idziemy na spacerek. No. Malec. Chodź. Przyjechaliśmy wieczorkiem na kopiec. Rosi deszczyk. Siłownia plenerowa po prostu. Zielony labirynt. Stoję Lublinem. Zostaniemy tu na noc. Co tutaj jeszcze mamy na kopcu wyzwolenia? Można posłuchać historii kopca wyzwolenia. Naprawy rowerów. I stacja ładowania. Mikro USB, jakieś klucze, pompka i różne końcówki. Dzień jest ponury, pochmurny. Z Farusiem już byłem się przejść, już dostał jeść. Faruś jest w szeleczkach. Co się dzieje, Farusiu? Mam przestać. No dobrze. Mamy godzinę 9. Faro skacze, się cieszy. Na dworze ponuro. W środku mamy... Nie widać chyba. Doświetlimy. W środku mamy... 9 godzina, w środku 15 stopni, 16 niecałe, na zewnątrz 10. Ale już sobie włączyłem, tu mam prąd 13 V niecałe, ale się ładuje. No i na trzeci poziom zrobimy na pierwszy, żeby się troszkę dogrzało tutaj. Zrobimy kawusie. Tam ktoś pucuje autko. Handlarz może. Nie wiem. Co, misiu? Śniadanko, ale już. No piesek tam idzie, no. Ale zejdź ze stołu. Zejdź ze stołu. Faro, zejdź ze stołu. No. No piesek tam idzie, pani z pieskiem. Zejdź ze stołu. Zejdź. I blacik złożony. Mamy wyjście. Nadchechło na parking. Oczywiście śmieci znowu, trzeba to posprzątać. Dobra, idziemy. Chodź, Faruś, chodź nad jezioro, zobaczymy, jak jest nad jeziorem teraz. Chodź. Jesteśmy z Farusiem nad jeziorem w Hechle. Faro biega. To jeszcze pozostałości z lata. Może jeszcze jakieś dni ciepłe będą.
Puściłbym cię, ale się boję, że kogoś pogryziesz. Dobra. Już coś znalazłeś do jedzenia, już coś jesz. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy się przejść trochę. Chodź. Chodź do jeziora. Chodź tu, nieładna jest ta woda. Nie pij tego, nie pij tego, chodź tu. Tak to wygląda nad Chechłem. Kaczki. Okropnie jest ten brzeg pozarywany. Ciekawe dlaczego. Idziemy, chodź. Chodź na górę. Złapał nas deszczyk oczywiście. Wyszliśmy na spacer nad jezioro przy ładnej pogodzie. Schroniliśmy się przy budce, przy ośrodku wczasowym Żagiel. Nie wiem, czy to dalej jest ośrodek wczasowy Żagiel, czy to już... Tak, ośrodek wczasowy Żagiel. To jest ta dawna wypożyczalnia sprzętu wodnego kopalni Powstańców Śląskich. Teraz to jest ośrodek wczasowy. Paruś, chodź. Przyszliśmy stamtąd. Pójdziemy tam jeszcze trochę, a może i nie pójdziemy. Chyba przestało padać, bo faro wyszedł na drogę. Chodź tu, chodź tu. Nawet trochę pogoda się wyklarowała i słoneczko przebija. Nie jest źle. Nie pada cały dzień. Gorzej by było, gdyby padało cały dzień. Chodź, będziemy szukać grzybów. Chodź, faro. Chodź, chodź.